Mamy sesję sparingową, chłopcy szykują się na wylot do Londynu, trzech zawodników na klubu leci tam walczyć, się szykuje dopiero na za 5 tygodni, także pracujemy dzisiaj na sparingach, zobaczymy co się będzie działo. Zaczynamy zawsze od włączenia pulsometra, to jest dosyć fajne zbieranie źródeł informacji później na zbiórka na wszystkie wiadomości dla moich ludzi, którzy prowadzą mi, właśnie układają treningi. Zaczynamy, badamy kaloryczność, sprawdzamy co się po prostu będzie, jak się zachowywać będzie serduszko w trakcie tego wysiłku i będziemy działać, będziemy monitorować cały trening. Dogrzewam się jeszcze pracując na TRX-ie i na poduszkach sensomotorycznych, zwłaszcza, że jestem po kontuzji dosyć poważnie kolana, także muszę o to dbać. No jednocześnie to jest fajna forma dogrzania nogi, nóg, kończyn dolnych, a także przede wszystkim wzmacniania ich i budowania też takiej siły, która się przydaje w każdym sporcie walki. Lekarstwo są nieodzowne w każdym głosie, w ogóle w wszystkich sportach walki, nie? Także wiesz, że trzeba pracować tu dużo. Fajna forma do grania, jak i też samoistego treningu, jest kształtowanie też takiej siły specyficznej.